Właśnie teraz, w momencie publikacji tego filmu, gram albo dopiero co skończyłem ostatnią rundę turnieju o drzwi gnieźnieńskie. Damian z przeszłości zastanawia się, jak mu poszło w tym turnieju, a ja was witam bardzo serdecznie w nowym materiale na kanale Warcaby, bowiem wybiła godzina 12 w niedzielę, ale pamiętajcie też o nowych filmach w czwartki o 19. Kontynuując naukę gry pozycyjnej w Warcabach, dzisiaj poznacie plan, jakim jest centrum, czyli taki plan, który obowiązkowo musi wejść do waszego repertuaru jak najszybciej. Co więcej, jeżeli będziecie centrum grać dobrze, czyli nie interesowali się krawędziami, bandami, tak jak większość początkujących zawodników, to dostaniecie jeden z najprostszych planów do gry, jeden z najprostszych sposobów prowadzenia rozgrywki warcabowej, dlatego polecam go bardzo serdecznie. Centrum będziemy się uczyli na podstawie analizy mojej własnej partii, więc z mojej perspektywy zobaczycie, jak rozumiałem i wybierałem kolejne ruchy, a jest to część zapisu transmisji, gdzie uczyłem tego planu gry arcymistrza szachowego Zbigniewa Pakleza. Więc rozsiądźcie się, moi drodzy, wygodnie, będę wam bardzo wdzięczny, jeżeli klikniecie łapę w górę pod filmem, klikniecie przycisk subskrybuj, jeżeli jeszcze subskrybentami kanału Warcaby nie jesteście, pamiętajcie o wbijaniu na warcaby.tv, gdzie regularnie bloguję, a teraz pozostaje mi życzyć wam miłego oglądania. I zrobimy sobie krótki wykład o centrum na podstawie mojej partii. Czekaj, miałem tutaj, z jakiego to było turnieju. Mistrzostwa Polski 2014. A, to była pierwsza runda. Moje najlepsze Mistrzostwa Polski w historii, bo jako jedyny wtedy w 12-osobowym finale wygrałem pierwszą rundę. Miałem 2 punkty, a wszyscy poremisowali, więc byłem liderem od pierwszej do ostatniej rundy. Akurat tak mi się dobrze ten turniej ułożył, że z pierwszych 6 rund 5 wygrałem, w tym z Arletą, z Natalią, właśnie z Władkiem Daligą, którą partię zobaczymy. A potem już tylko mogłem sobie remisować i tak miałem tam mistrza z 3 punktami przewagi, więc wtedy forma top. Ile to było czasu temu? Już prawie 10 lat, masakra. 11. W 2014 to 9. A mówisz, że 12? Nie, 14. A to przejęzyczenie. Aha, jeżeli okay. Coś. To jest 2014 partia. Pierwsza runda mistrzostw Polski, gram czarnymi z Władkiem Daligą. No i tak, tematem tej partii jest centrum, czyli relatywnie najprostszy, moim zdaniem, plan do tego, żeby mieć pozycję aktywną, żeby ją łatwo rozumieć, no i żeby przeciwników, którzy grają spokojnie, pasywnie, a nie wpadają na kombinacje, ogrywać. I ta partia jest takim idealnym tego przykładem, bo o ile wiesz, czasami zdarzy ci się w centrum wygrać partię z kimś, kto gra dobrze przeciwko centrum, no to ta partia już jest bardzo trudna w rozumieniu dla osoby początkującej. To mogą być nasze kolejne etapy. Natomiast tutaj to jest bardzo proste i gra w centrum ogranicza się do czego? Do zajmowania centralnych pól, rozumienia, jaką przestrzeń one kontrolują i zdobywania temp, no i budowania struktur, rzecz jasna, które ograniczają przeciwnika, plus w miarę możliwości zrzucanie go na bandy. Jakimi posunięciami mogę zyskać tempa w tym ruchu? Pierwszym. Zyskać tempa? Tak. Mhm. No na przykład. Albo tak, albo 19-23. Ten ruch mogłeś podejrzeć na notacji, bo tak zostało zagrane w partii. Nie widziałem. No to bardzo dobrze. I niezależnie od tego, w którym kierunku pobiję, od razu zyskuję ile temp? No niby 2 według ciebie. 2 według mnie, tak. Bo białym zniknął pion z rzędu 5, a mi z rzędu 3. 5 minus 3, 2. I pamiętajcie, oczywiście od razu przeciwnik może jakoś tam kontrować, ale najczęściej taka wymiana za wymianę doprowadza do takiego wielkiego przerzedzenia pozycji i tak bardzo rzadko się dzieje. Najczęściej po wymianie przeciwnicy szukają jakichś normalnych, zwykłych ruchów. No i gram z przeciwnikiem, który mi zagrywa 34-30. Zdaj sobie sprawę, że tak naprawdę jedno tempo wygrywasz, bo na początku był ruch czarnych, a teraz był ruch białych. No, no ale zobacz, jeżeli byś trzymał się takiego bilansu, że jedno, to zrobiłbym drugą wymianę za 2 ruchy i już nie zgadzałby się zupełnie bilans, bo ruch w warcabach tempa liczymy po ruchu czarnych. No okej, okay, no to jeżeli po ruchu czarnych, to jeżeli po ruchu czarnych, to teraz licz, jak już, w sensie... Zobacz wyobrażenie tej pozycji, czyli tak, w tym wypadku jest porówno w tempach, tak? A, o to ci chodzi, no dobra. I teraz, że czarne mają 2 to jest więcej. Dobra. Sytuacja, w której ginie jeszcze raz 5. i 3. rząd, tak?
5 minus 3, 2, czyli bilans się zmienił o 2 tempa. Okej. Okay. Przeciwnik zagrywa 34-30, czyli ewidentnie idzie w kierunku boku bandy warcabnicy. No ja oczywiście grając taką partię z nim, znam jego styl, mam przeglądniętą historię jego partii, no i wiedziałem, że faktycznie to nie jest przeciwnik, który bardzo dużą atencją to centrum darzy i wydaje mi się, że jeżeli ja się o centrum pokuszę, to będę miał szansę przejąć w nim kontrolę. No i dodatkowo raczej byłem faworytem tego pojedynku, więc on mógł się mnie na przykład bać i jego mógł satysfakcjonować remis. Miałem pewnie dużo większy ranking, byłem dużo bardziej utytułowanym zawodnikiem. I co robisz? No powiedziałem ci o tym, że po wymianie, jak zaczynasz rozwój jednego skrzydła, to kończysz rozwój tego skrzydła, tak? Aha. Czyli teraz wyciąganie długiego skrzydła z ruchem 19-23, no nie za bardzo mnie interesuje, bo muszę najpierw dociągnąć siły po prawej stronie. No i tak, pionek 30 jeszcze nie jest pionem bandowym, który wylądował na 25, on jeszcze może być całkiem aktywny, bo może ci posłużyć chociażby do walki o... Klina. O klina, pięknie. Więc w tym celu można budować taką formację klinową, czyli wyjść tutaj 40-34, 44-40 i pozabezpieczać te wszystkie pola, które mogą ci właśnie pozwolić na wyjście na 24. Natomiast mój przeciwnik w tym ruchu zagrywa 30-25. No i cyk, ja już mam informację, ok, mam nierozwinięte długie skrzydło, ale ja się tym w ogóle nie przejmuję, przyjdzie czas na jego rozwinięcie. Natomiast przeciwnik już, wiesz, dwa ruchy zużył na to, żeby pionek, który mógł iść do centrum, poszedł w kierunku bandy, tak? Bo to jest jego styl, on się z tym czuje bezpieczniej, a ja to chcę wykorzystywać. 1-7, czekam sobie spokojnie, on 40-34, no to jest taki ładny ruch, bo niby od strony 45, która jest słaba, wyciąga do centrum, ale jakie jest jego przeznaczenie? Zobacz, ja mam kamienia na 21, on miał na 30. On nim zagrał na 25, a ja gram 11-17, czyli ja chcę zbudować tę strukturę pozwalającą mi na aktywność na moim prawym skrzydle, żeby powalczyć na przykład o klina w przyszłości, nie mówię od razu. A on co zagrywa? 34-30. No i tak, mógłbym teraz rozważyć ten ruch, który ty powiedziałeś, 7-11, ale z drugiej strony on tym ruchem 34-30 przygotował pasywną, co prawda, ale wymianę do tyłu, takie otwarcie, wiesz, tej pozycji po lewej stronie, na co nie do końca chcę mu pozwolić, bo mam trochę lepszą alternatywę. Mam szansę na to, żeby swoją pozycję umocnić dzięki zdobywaniu temp. Co byś zaproponował? I co, tu poszedłeś? No tak, i wtedy mam do czynienia z podwójną wymianą do centrum i jednocześnie rozwojem całego długiego skrzydła, zgadza się? Tak. To teraz no, powiedz to mi, ile taką podwójną wymianą ja zyskuję temp? Mam już dwa więcej z początku partii, tak? Ile tą podwójną wymianą jeszcze zyskam? Pomyśl pewnie... spokojnie, bo to nie takie proste. Kto był przeciwnikiem w tej partii? Władysław Daliga, wicemistrz kiedyś juniorów świata. Czemu nie proste? To nie jest po prostu cztery? Są dwie wymiany i podpowiem ci, że każdą z nich zyskuje różną liczbę temp. Dlaczego? Bo pierwsza wyciąga mi piona z trzeciego rzędu kosztem piątego. No, to jest dwa. A druga z drugiego rzędu kosztem rzędu szóstego. No. No to ile w sumie? Też dwie linie różnicy są. No, drugi a szósty to są dwie linie różnicy? No, ale nie rozumiem. No, te pionki są ustawione względem siebie tak samo. Ale względem siebie. Ale nie względem warcabnicy. Aha, okej, okay, dobra, bo tu jest linia, już kumam, dobra. Czyli, a, czyli 2 i 4, tak? 2 i 4. 6 zyskujesz? 6 temp, tak. Ale dużo. Dzięki temu zginął pion z piątego rzędu białych i mój z trzeciego. 5 minus 3, 2. Ale ta druga wymiana, tak jak Zbychu zauważył, one względem siebie są w takiej samej relacji, ale nie względem warcabnicy, bo ten był w piątym rzędzie, ale ten jest w szóstym. Ten był tak, w trzecim, tak. A ten jest w drugim, więc on jest wyprowadzony dalej kosztem tego z szóstej. Ginie pion z szóstej, a mój ginie pion z drugiej. 6 minus 2, 4 tempa. 4 plus 2. I w tym momencie coś mi nawaliło połączenie i zerwało moją transmisję, ale to nic strasznego, bo tak naprawdę dopiero od tej pozycji, którą za chwilę zobaczycie, rozpoczyna się realizacja planu gry w centrum.
Nie wiem, w jakich okolicznościach. Dobra, co mówiłeś teraz? No, że mógłby 47-41 na przykład, tak? No i właśnie. Pytanie, w jaki sposób teraz rozwinąć pozycję. I często w takich ustawieniach, szczególnie bardzo początkujący, robią ten ruch 46, żeby 46 wyprowadzić. Ale ty już powinieneś wiedzieć, że to jest zły pomysł. No, bo wchodzi na motywy. No. Jaki teraz jest ruch najlepszy dla czarnych? Już teraz jest jakiś motyw? Aha, teraz jest najlepszy motyw, żeby na 26 pójść. Dokładnie. I ta moja 21, przez to, że nie została delegowana szybko do zadania, jest dosyć elastyczna, bo może iść w kierunku 27 i w kierunku 26. I przechodząc na 26, no przeciwnik automatycznie pozbawia się jakichś możliwości rozwoju, bo zawsze wyrwanie piona 37 kończy się biciem na damkę. I to byłby bardzo słaby ruch, przeciwko któremu się realnie dosyć prosto gra w warcaby, bo nawet wyciąganie przez 31 to zawsze powoduje przeciążenie tego skrzydła długiego lewego białych. No i alternatywą do tego zagrania jest faktycznie pójść 47-41 i tak miało miejsce w partii. I tak miało miejsce w partii. Natomiast pamiętasz, jak się uczyliśmy ostatnio o klinie? Tak, ile obron, ile ataków i tak też dalej. I zwracałem uwagę na takie piony bazowe. Piony bazowe to są piony z pierwszej linii, które są istotne w kontrgrze przeciwko różnym ustawieniom. Pamiętasz, które były ważne przeciwko klinowi? Te piony. Czy aby na pewno? Nie. Klin to jest 27. Przeciwko niemu piony bazowe, które są podstawą kolumn do jego wymiany. Okej, czyli tu. I tu. I tu. Czyli i 47 i 49. I przeciwnik nie ma kontroli na chwilę obecną nad polem 27, a dodatkowo ruszył 47, czyli jednego z tych bazowych. No to bazowych jedziemy. Stanów. Nie musimy się z tym spieszyć. Ja lubię zawsze dokończyć rozwój, czyli gram jeszcze 2-7. Bo teraz już w ogóle się nie boję jego wyjścia 31-27, bo zupełnie ma przeciążone skrzydło, zamykając sobie 41, 46. Dociągam piona 2, bo z kolei mi zajęcie przez niego klina nie grozi. Więc wszystkie piony dociągnięte i dopiero się decyduje na dalsze wyjście. I tutaj praktycznie po tym 15 moim ruchu faza rozwoju została zakończona debiutowego, tak? Wszystkie piony mam wyciągnięte, ustawione bardzo fajnie, mam tempa z przodu, zadowolony jestem, tak dokładnie miało być. I teraz to jest moment, w którym najczęściej zaczyna się dopiero zaduma i wybór planu gry. No i z tych sygnałów, które ja już tobie przekazywałem, ten mój plan gry jest w miarę oczywisty. Wychodzę na klina. Natomiast ten klin, koniec końców zrobiłem potrójną wymianę, tutaj, bo nie chciałem, wiesz co, żeby po podwójnej mógł mi się tutaj wbić na 28 od razu. Bo to jest takie pole, które trochę utrudnia grę, mając klina, bo mógłbym go teoretycznie wymienić, ale odciągam kolejną obronę z 11 do centrum i on nagle ma tam 4 ataki, ja mam tylko 2 obrony, słabe skrzydło i tak dalej. Więc robię potrójną wymianę. 2 obrony tylko. Żeby trochę bardziej te pozycje otworzyć i żeby mój pionek z 23 nie zginął. I teraz, postawiłem klina, który nie izoluje piona 26. Pamiętasz, jak mówiliśmy o tym? Tak, było. Więc to nie jest taki prawdziwy klin, tylko tyczka, jak to nazywają na wschodzie. On tych różnych ataków ma ile na klina? No co, 5. 5. Ja mam obron. Mogę to wszystko policzyć, czy nie? Na taki atak, ile mam obron? No taki 6. Tak? Które to piony? Te. No i wszystkie te. Gdyby on atakował teraz non-stop 37-32, ja chciałbym obronić i ustawić klina w ciągle w mojej pozycji. Aha, bo to nie chodzi o to pole, tylko chodzi ci tylko o 16. Te pole. Dobra. To ile mam obron? 3. Ale czy mam się bać straty piona?
No, to znaczy, czy masz się bać straty piona? Czy to znaczy, że postawiłem klina, że ja tego klina stracę, bo on ma więcej ataków niż ja obron? No nie, nie musisz się obawiać. Dlaczego? Bo po pierwsze czasami będą myki z czymś takim. Mhm. A po drugie... Drugie to nie wiem. Po drugie, kiedy ja nie izoluję tego piona 26, to w najgorszym wypadku ja mam zawsze odbicie na bandę. A, na bandę, okej. Okay. Natomiast nie chciałbym teraz tego robić, bo on od razu mógłby tego piona korzystać, wykorzystać do zdobycia czterech temp. Mhm. Ale jak już jesteśmy w tym wariancie, to znajdź mi kombinację po czymś takim. Ojejku, no proste. Najprostsze na świecie uderzenie nowicjusza, ale zrobiłeś je w najdroższej wersji, bo tańsze jest tutaj oddać. Aha, dobra, okej. Okay. 2 za 3 zamiast 3 za 3. No to tak na marginesie mały rozruch kombinacyjny. No i okazało się, że w partii Władek zaatakował mi 37-32, no co ma na celu? Albo wyprowadzenie pionka 42, żeby aktywizować sobie tę kolumnę 49-38, albo wyprowadzenie pionów 46-41, które nie biorą udziału w grze. Za to moje wszystkie są albo na centralnych polach, albo skierowane do centrum. Zaatakował mi 37-32, ja to bronię na 16, bicie. Na razie chcę klinę utrzymać, tutaj nic strasznego się nie dzieje. Gra 41-37 i ja teraz zagrywam 12-17. Jeżeli zdecydowałby się na atak 37-32 po raz kolejny, to chciałem zablokować. Dokładnie. To jest kolejna forma łatwej obrony klina, kiedy nie ma tego izolowanego 26. I teraz jemu pojawia się dodatkowa możliwość, czyli zrobienie wymiany 2 za 2. I często ona jest normalna. Ale nie w takim przypadku. Jeżeli nie ma 47, a jest 46, to znaczy, że już nigdy aktywności na tym swoim długim skrzydle białe nie zyskają. Bo nie mają jak. Nawet jak przyjdą gdzieś na 27, to będzie tak słabe. Ja tu jeszcze będę miał takie idee z mostka, że oddam 2, wezmę 2, porobię jakieś przerywy. A ten pion już się nie ruszy. I to jest najczęściej wygrana pozycja już. Kwestia czasu. Dlatego Władek nie zagrał w ten sposób, zagrał 44-40. No i widzisz, kiedy wzięlibyśmy sobie na przykład ocenę silnika komputerowego w tej pozycji, to zawsze w warcabach, jak masz nawet przewagę, wizualnie dużo lepszą pozycję, a tak tutaj jest, silnik pokaże około remisu albo minimalną przewagę tej strony napierającej. Ale praktyka jest taka, że kiedy grasz w defensywie, a tutaj białe są w defensywie, to z czasem każdy twój kolejny ruch ma tak przeogromne znaczenie, dlatego żeby tej równowagi pozycji nie stracić, że w praktyce człowiek nie jest w stanie tego perfekcyjnie robić. I taki ruch, okej, niby buduje kolumnę, ale kolejna 44, która mogłaby gdzieś do centrum iść, ląduje w kierunku bandy, mimo że ustawia kolumnę. I to są takie małe niuanse niedokładności, których efekty będą za 10-15 ruchów. Ewidentnie mam po prawej stronie mniej pionów, tak? Dążę do równomiernego rozłożenia sił, więc takie 8, 12, 13, 9, 6, 11 do centrum. Tak wygląda mniej więcej mój plan gry. Przeciwnik pogodził się z tym, że z tym moim klinem za dużo nie może zrobić, a podstawowym planem gry przeciwko klinowi może być na przykład przerzucanie sił od klina. Ale on gra tak trochę niekonsekwentnie. Jednego piona z przeciążonego skrzydła wyciągnął tym atakiem i wyjściem, ale 46 cały czas wisi. I to jest ewidentna słabość białych w tej pozycji. 36 wygląda słabo, 25 wygląda słabo. I najczęściej, kiedy mowa o słabościach, to mówi się właśnie o tych pionach, które są bandowe. Albo niewyprowadzone, odstające. 38-33. Mam dziurę, tak? Jakieś sekwencje bić, coś tam. Chcę mieć też mniej liczenia i łatwiejszą grę. 6-11.
To nie jest klasyka. Olimpik mi nie będzie potrzebny. 6-11, tak? Piona 6 mogę wprowadzić do centrum. On 42-38. Ja tutaj jeszcze zagrałem złotym kamieniem. Mówiłem ci o tym, że ta kolumna 3-9-14 jest szczególnie ważna do gry przeciwko pionkowi 25, bo można go wymienić. Natomiast ewidentnie moim planem gry nie jest wymieniać tego piona, bo on w miarę dobrze blokuje też przeciwnika i zdobywanie przez niego aktywności z tej strony. Jak ja bym go wymienił i tutaj by tych pionów było po lewej stronie czarnych jeszcze mniej, to mógłbym mieć większe problemy około końcówki się na przykład obronić przed przerywem przeciwnika na tym skrzydle. Więc skoro ja nie chcę, już zakładam, zrobić tej wymiany 14-20 w przyszłości, to ja sobie 3-8 deleguję do zadań na prawej stronie. Elastyczność podejmowania decyzji w budowaniu pozycji. Gra 34-29. Zredukował różnicę temp o ile? 2. O 2. 5 minus 3. Nie pobił 40-29, bo tutaj ja bym mógł zagrać od razu kontrwymianę, wyprowadzając sobie kolejnego piona do centrum. A gdyby on próbował przyjść 39-34 z opcją ataku tego piona, to ja mam posunięcie 19-23 i mam przepotężną kontrolę przestrzeni w centrum. Bo te piony, każdy z nich, wiesz, ma wpływ na dwa pola, które stoją przed nim. I pozycja białych była już by niesamowicie trudna. Za to pobił 39-30, co też jest kiepskim rozwiązaniem, tak? Bo kolejny pion, który mógłby być w okolicach centrum, poleciał do bandy. To już lepiej by było tej 44 pewnie nie ruszać wcześniej. A ja teraz spokojnie mogę te dwa piony zaatakować i zepchnąć 40 dalej, tak? Pion, który jeszcze kilka ruchów temu był na 44, wylądował na bandzie. No i ma taką trójkę, która praktycznie nic nie robi, nie gra, w żaden sposób mi nie grozi. A mi zostaje co? Umacnianie się w centrum. I teraz kontroluję już w pełni dwa punkty klinowe warcabnicy. 27 daje mi kontrolę na moim krótkim skrzydle, a 24 mi daje kontrolę na moim długim skrzydle. To są kluczowe punkty. Więc przestrzeni mam o niebo więcej pod kontrolą niż mój przeciwnik. On się powoli zaczyna dusić. Co robię? Rozkładam siły równomiernie. 13-18, bo nie wiem, czy zagram 18-23, czy jakieś 8-13 do podwójnych kolumn. Wybieram takie ruchy, które mi dają elastyczność decyzji za chwilę. No i on teraz zagrał 33-28. Jakbym się spodziewał tego zagrania z jego strony, to może bym zagrał najpierw 17-22, bo potem się okazało, że to faktycznie taki niegłupi ruch, ten 33-28, bo mi na różne sposoby grozi kombinacjami. I gdybym ja teraz zagrał 8-13, to co by białe zagrały? No tutaj by zagrały. I co by się potem wydarzyło? Tutaj, to tutaj, tutaj, tutaj. Oddałeś dwa, wziąłeś dwa i straciłeś jednego. To jeszcze nie, tak? Chwila. Checkers Online, Twitch, dajcie mi znać, czy tutaj wszystko działa ok? Czy fakt, co się stało, że padło? Dziwne, bo ze Zbychem cały czas jestem połączony, więc net jak gdyby nie zawiódł. Powinno być już ok, tak? Marek, może jesteś, daj znać. Na pewno nie Berda. Siemaneczko na Twitchu, GM Pakleza. Kto widzi kombinację dla białych? Dlaczego bym przegrał po takim posunięciu 8-13? Kurczę, no, zaraz. Shalom, a dzisiaj Łukasz Kosobucki w Izraelu walczy na Mistrzostwach Świata w Blicu. Dostał się do najlepszej szesnastki. Jutro playoffy. Działa u mnie czasem lekko zacina, ale nie wiem, czy u wszystkich, czy tylko u mnie. Kurczę, dziwne, bo nie mam żadnych obciążaczy dodatkowych. Wywaliło ci kamerę, kręciło się, kręciło, urwało całkowicie, teraz jest spoko. Dobra, dzięki Adam za info, dzięki Patrycja również. Także jutro trzymamy kciuki za Łukasza Kosobuckiego, bo już playoffy się zaczynają. No i żeby coś tam urwał, jak przejdzie swojego przeciwnika, chyba dobrze trafił, chyba gra z Jakowem Szausem. Aha, poczekaj, już widzę chyba. Nie, nie widzę. Pierdziele. No to co krzyczysz i mi tutaj uwagę odciągasz? No. Bardzo cwany był ten ruch Władka i wydaje mi się, że po prostu nie spodziewałem się go, że tak mi się tutaj wedrze.
I że mnie sprowokuje do jakiegoś konkretnego zadania. A może widziałem i chciałem grać to, co poszło w partii, bo to też nie było złe. Nie wiem, nie pamiętam. Aha, tędy miałem iść. Dobra, już zgubiłem. Też nie tędy. Chciałem jakoś tego wyciągnąć tu, żeby potem było bicie tu, żeby tego wyciągnąć tu, żeby tego wyciągnąć tam. Ale... Komba dla białych, wiesz o tym, pamiętasz? A? Pamiętasz, że komba dla białych? Tak, pamiętam. Tak, Łukasz jest już w Izraelu, dzisiaj cały dzień grał, a wyniki masz na results.fmjd.org jak zawsze. Tam są dwie grupy. I w swojej grupie. Nie wiem, jak z Artiomem Iwanowem ostatnią rundę zagrał ze swoim trenerem. Z kadry Polski. Artiom wygrał grupę. Tak, bo to turniej FMJD. Kurczę, na ślepie jestem. Podpowiem ci, że białe robią damkę na trójce. Nic mi to nie mówi. No rysuj sobie drogę bicia od końca. Nie lubię tak rozwiązywać zadań. Ale mówię, rysuj sobie w głowie. Ale chodzi mi, że... W Warcabach to jest jedna z najprostszych ścieżek. Artiom wygrał z Łukaszem w ostatniej. I który Łukasz skończył? Szósty w grupie? Czy spadł na siódme? I jak możesz, to podejrzyj playoffy i zobacz, z kim gra. Czy gra z Szausem, czy z kimś innym. Bo jakby grał z Szausem, to super. I myślę, że miałby szansę wejść do ósemki. Dobrze. Tak, no. Brawo. O to właśnie chodziło. Także widzicie, to, że gracie i przeważacie i kontrolujecie większą część przestrzeni, to wcale nie oznacza, że nie możecie wpaść na kombinację. Bo gra w Arcabach taktyczna, kombinacyjna cały czas się łączy z grą strategiczną, pozycyjną. No i to mnie zmusiło do tego, żeby zrobić taką wymianę. Oddałem dwa, wziąłem trzy, przeciwnik wziął jednego piona. Wyprowadziłem mu tę 46, pewnie straciłem trochę temp, ale co jest dla mnie bardzo ważne. Jego trójka bandowa jest ciągle na bandzie. Ja mam ciągle perspektywę do zajmowania centralnych pól lepszą niż mój przeciwnik, bo jestem tych pól po prostu bliżej. I pozycja wydaje się realnie cały czas dobra. Straciłem kontrolę nad polem 22-27. Chcę zbudować pozycję elastycznie. Jeszcze nie wiem, które piony, gdzie, na które pola przesunę, ale nie czekając przejmuję kontrolę nad centralnym polem, nad którym miałem ją wcześniej. On gra 37-32 i teraz teoretycznie mógłby mi grozić tym, że wybije tego piona 32-27. Ale jeżeli tak zrobi, to cała jego flanka będzie bardzo osłabiona. A tego piona 27 ja mogę na kilka sposobów potem sam wybić. Zagrywam 11-17 i gdyby on wymienił, to ja mogę na przykład zagrać 8-13 i skontrować w kolejnym ruchu. I tych pionów do obrony tego skrzydła no jest bardzo mało, coraz mniej. Pamiętajcie o tym, że 4 aż są oddelegowane do nic nie robienia na bandzie. Więc ta wymiana raczej by była słaba z jego strony. Zrozumiałe? Tak. Więc wychodzi 36-31, szuka aktywności. No i co? Ja mam ewidentnie pionów mniej po swojej prawej stronie, więc tam chcę się aktywizować. Zbyszek proponuje ruch, który traci piona. Nie. Tutaj może. Na to zawsze patrzcie, bo jest atak i tracę piona. To, że zagram tutaj, to jest nic dobrego, bo pionek mniej u mnie. Więc trzeba było to odrzucić. Być może 7-11 jest dobrym ruchem, ale jeszcze tego nie wiem. Bardziej wolałbym do gry wprowadzić dziewiątkę i tak zrobiłem. Ona jest dalej od gry, a wiem, że sprawa się będzie miała o to, co się dzieje po prawej stronie planszy. I tu mi zagrał 32-27. I w ten sposób ma kontrolę nad 27, więc ma gdzieś tutaj kontrolę po stronie skrzydła. Tutaj gdzieś tam piony po stronie skrzydła ma, więc mi zostaje tylko centrum. Może on mnie tak trochę świadomie w to centrum pcha, bo myśli, że uda mu się mnie okrążyć, czyli zdusić w tym centrum. A ja wam pokażę, jak się zdusić nie dać. Blokuję, bo nie mogę odejść, prawda? Tak, bo okulary, czy jak to tam się nazywa? Okulary, bramka, tunel. Zwał jak zwał. 13-18. On gra 43-39. I teraz ważna sprawa.
Jeżeli udałoby mu się pionem 39 przejść na 33, to niewykluczone, że moja pozycja by była nawet przegrana. Bo to jest inny przykład pozycji ze związaniem. No właśnie, bo by cię z dwóch stron wiązał, tak. Plus ten 33. Dokładnie. Nie mógłbym wyjść ani 22, ani 18, ani 19, ani 24. Więc jedyna moja przestrzeń do gry by była przyjść z siódemki na 16, zaatakować na 21, ale on ma piony, które mogą albo to obronić, albo zasłonić. Dokładnie, dlatego na 29. I bym po prostu zamarł. Jedna opcja to jest na 29 wyjść, ale po wyjściu na 29 to on tak, wyprowadzi sobie 45 do centrum, zaraz mi zajmie 29, albo będzie gdzieś tutaj wybijał 30-24 w kolejnym ruchu. Za dużo aktywności zyska. Więc jaki mógłbym lepszy ruch zrobić w tej pozycji? Też mu nie dając tego wyjścia 39-33. Ruch powiadasz. Proszę, Łukasz z Edwardem Burzyńskim w playoffach. No to nie będzie łatwo. Ale pamiętajcie, ja z Burzyńskim w Blicu na Mistrzostwach Polski ostatnich wygrałem. To może i Łukasz. No, pamiętam, oczywiście, że pamiętam. No, tak ma być. To może i Łukasz da radę. Reniek, bardzo dobrze. Ty zaproponowałeś już Zbychu, bo nie wiem, nie widziałem. Nie, nie zaproponowałem. No jak nie 24-29, to jeszcze tylko jest jedna opcja. Może, żeby nie poszedł na 33, tak? Tak. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że coś takiego może jeszcze grać, bo potem oddajesz 2, bierzesz 2, ale gdyby tu bił, to by było wszystko git. Ale przeciwnik by pobił najpierw tutaj i już by nie było git. Już by była przegrana. Od co? No to nie wiem, którym pionem niby trzeba iść. Które pole ma bezpośredni wpływ na 33, które możemy zająć? No przecież to proste. A, 28. No oczywiście. Pamiętasz rogatkę? Kiedy była kolumna z pionem 36, to takie ruchy były niemożliwe, bo się oddawało jednego, brało się dwa. Tak. Ale teraz ziomek nie ma 36 zajętego, więc ja mogę z powodzeniem sobie wyjść na 28 i zwiększyć w ten sposób swoją kontrolę w centrum. No i tutaj już zupełnie zaczyna się mój przeciwnik sypać. Już nie ma pomysłu za bardzo na grę. No i myśli, że doprowadzenie 49 na 40 mu coś da. Jakieś tutaj groźby, kombinacji, że odda mi 2, gdzieś mi tutaj pobije 1, 2, 3, może jakiegoś Filipka mi zrobi. No i próbuje wokół tych band się obudować, żeby dalej dusić mnie w centrum. Gra 49-44. I teraz najlepszym ruchem w tej pozycji jest nie dać mu tych wszelakich możliwości wykorzystania 25-20. I to jest ruch, który warto robić, można robić tylko w końcówkach, tylko wtedy, kiedy macie wszystko policzone do końca. W innym przypadku absolutnie takich ruchów, jak ja zagrałem, proszę nie robić. Bo jeżeli teraz przeciwnik wyrwałby mi piona 19, to by poleciał konkretnie do damki. A ja jestem przekonany, już miałem policzoną tę partię praktycznie do końca, że tutaj nic takiego się nie wydarzy. On gra 48-42, ja teraz buduję kolumnę. W jaki sposób? Mogąc jeszcze zyskać tempa za chwilę? 12. No oczywiście, 8-12. Ma tego piona 27, ale zobaczcie, ja mam możliwość ustawienia kolejnej kolumny, dlatego też wcześniej pionka 7 zostawiałem. Trzeba mieć taką świadomość, że pionek, który tutaj stoi, może w przyszłości dać fajną kolumnę. 7-12-18 albo 9-13-18. I jeszcze tego piona mogę wymienić i dwa tempa zyskać. On gra 39-34 i co ja robię? A chyba możesz iść na 23. Nie. Mógłbym, ale wtedy zostawiam mu 27. To zaraz można wymienić. I trochę więcej przestrzeni, no oczywiście. Robię wymianę i zobaczcie optycznie. Zostały mu już tylko dwa piony do gry, a reszta jest sprowadzona na banda. Ja mam całe centrum. To wygląda tak, że się chyba nawet podoba, nie? Mhm. 31-27. Stracił 27, to próbuję je odzyskać. Grozi mi tym, że zaraz wejdzie w bramkę. To niech wchodzi. Co by było, jakby wszedł?
Co by było, jakby wszedł? No oczywiście, że on musi większość zbić i my wtedy bijemy 3 na damce. No. Czyli uderzenie jakie? To mnie tymi nazwami cały czas terroryzujesz. Będę. No jakie to uderzenie? Z tym charakterystycznym. Wszystko jest charakterystyczne w tych nazwach niby uderzeniowych. No, dlatego mają nazwy, bo to są schematy, powtarzają się. No to to jest uderzenie większościowe. Mo. Mo? Mos. Uderzenie mo. Mos. Ma mo, to jest mostek? No oczywiście, że mostek. Aha, no dobra. No to... Oczywiście, że mostek. Kolejny mostek. Tych mostków jest najwięcej. No to nie może mi tu chłop wchodzić. No to gra 42-37. No to ja gram 11-16. Jedyny mój ruch na dobrą sprawę, który mi został, ale tak wiecie. Często jest tak, że wam zostanie jedyna linia, ale to jest linia zaplanowana. Teraz znowu się nie boję tego, że mi tu wejdzie, bo co zagram? Nawet możesz przecież czy tak zagrać. No oczywiście, że tak. Gram tu. I niezależnie od tego, jak pójdzie sekwencja wymian, mam drogę wolną do damki. Teraz jak zagra tak, to jeszcze mogę sobie otworzyć to moje związane skrzydło i ta pozycja jest pięknie wygrana. Tak, 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 tak. No. Natomiast mój przeciwnik zagrał, próbując jako tonący łapać się brzytwy, 44-40. I gdzieś pewnie szukał nadziei, że ja zaatakuję. I co by wtedy białe zagrały? No białe by pewnie, bo zaraz... To, że chciałyby to nie też ma remisu w ogóle, co powie komputer. Nie no, powie, że jest wygrana. Ale... Ale mógłbym się namęczyć. Tutaj musi grać, tak? Większość, tak. Oddać 2 piony. Pobić jednego. Bo groziłoby teraz... Oddanie tutaj, 18-13. Mhm. No i to jeszcze taka końcówka nieprzyjemna mogłaby z tego wyniknąć. Natomiast ja już miałem ten wariant policzony przy moim ruchu 15-20 do tej pozycji. Wiedziałem, że taki będzie jego plan i będzie w tę stronę przychodził, bo już tak pewnie pozbawił się nadziei na korzystny wynik w tej partii. No tak, i zagrałeś. Wygrałem bardzo efektownie, dokładnie tak. Nie przywiązujcie się do swoich pionów, nie muszą być one wam potrzebne. Skoro przeciwnik dociągnął 6 do tego, żeby stały na bandzie, to ja po prostu piona poświęciłem, oddałem, zrobiłem wymianę. Mam teraz piona mniej, czyli jest 6-7, ale wszystko jest absolutnie, absolutnie wygranym ustawieniem. Oddał mi jednego piona i dalej nie ma gdzie grać, tak? Oddał mi drugiego piona i jeszcze nie ma gdzie grać. Wymienił, poszedłem do damki i poddał partię. Proste? Ale proste. No proste te warcaby, jak nie wiem. Tak popatrzmy jeszcze w blicowym tempie, buletowym tempie. I koniec. I tak wtedy rozpocząłem swój marsz po ostatnie, jak na chwilę obecną, Mistrzostwo Polski w 2014 roku. Kiedyś to było. I to by było na tyle w tym materiale. Dziękuję wam bardzo za oglądanie do końca. Widzimy się na transmisjach na żywo na Twitchu Checkers Online TV w poniedziałki i w czwartki o godzinie 20:00, a tymczasem życzę wam miłej niedzieli. Do zobaczenia!